z Łodzi, z Radomia przyjechali tutaj, żeby być na wykładzie. Pani profesor, witam panią profesor. Dziękujemy bardzo, że przyjechała pani profesor, praca koło kultura. Bardzo się cieszymy i oddaję pani głos. Ja chciałam bardzo podziękować za zaszczyt, jakim jest zaproszenie na dzisiejsze spotkanie z państwem. Mam mówić o ideałach w czasach liberalizmu ekonomicznego z perspektywy jednostki oraz ludzkości. Oczywiście liberalizm ekonomiczny nie głosi żadnych ideałów. Ja może trochę niezręcznie, dopiero dzisiaj jadąc, zdałam sobie sprawę, że może trochę niezręcznie sformułowałam sam tytuł, bo ideały, powrót do ideałów, powrót do pewnych wartości głoszonych w tradycji, a zwłaszcza do ideałów, uważam jako konieczną przeciwwagę dla głoszonych pseudowartości przez liberalizm ekonomiczny. Tylko przepraszam, ja nie zapytałam, jak długo mam. Nie, bo ważna jest dyskusja, więc tak. Może wyjmę zegarek, gdyby nie przeszedł. Proszę, nie ten sposób będzie pani tego. Nie, nie, nie umiem. To mi też opada wstać. Tak? Nie. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie ma prostej zależności, i myślę, że państwo się ze mną zgodzą, pomiędzy warunkami ekonomicznymi a funkcjonowaniem jak takich czy innych wartości. Ale w przypadku liberalizmu ekonomicznego rozwiązania ekonomiczne, które liberalizm XXI wieku wprowadza, one powodują, o czym za chwilę powiem, funkcjonowanie pewnych bardzo niskich, niepokojących wartości. Może zacznę od tego, że każdy z nas rodzi się jako istota wolna. Możemy mocą siły woli przezwyciężać cechy dziedziczne, możemy mocą siły woli, gdy już osiągniemy stan świadomości i samoświadomości, wyzwalać się spod wpływów otoczenia. Każdy z nas jest istotą wolną. I w gruncie rzeczy każdy z nas jest tym, czym sam siebie uczyni. Z tym, że ja powiedziałam to w formie dokonanej, a my stwarzamy siebie tak długo, jak długo żyjemy. Oczywiście w momencie, kiedy się rodzimy, jesteśmy zadatkiem człowieka, jesteśmy zalążkiem człowieka. Natomiast stajemy się człowiekiem i tak długo, jak długo żyjemy. Oczywiście są osoby, które przerywają ten proces, osiągając ileś tam lat, ale to jest ogromny błąd, bo całe nasze istnienie, cały okres życia powinien być związany z tym stwarzaniem samego siebie. Na pewno w tym procesie czynienia wolnego użytku z własnej wolności, swobodnego użytku z własnej wolności, na pewno w tym procesie największym utrudnieniem jest nacisk otoczenia. Najpierw cisną na nas poglądy rodziców, środowiska rodzinnego, mówiąc najkrócej. Potem poglądy szkoły. I to bardzo mocno odciska się na nas, ponieważ wówczas jeszcze na ogół nie znamy innych poglądów, aniżeli te wyniesione z domu rodzinnego. Ale czytanie książek, poznawanie osób z innych środowisk, to ten proces, który trwa, a w tym czytanie powieści, o czym obecnie się zapomina, prowadzi do tego, że stykamy się z innymi poglądami na świat, aniżeli ten rodzinny, i zaczynamy zastanawiać się, zaczynamy świadomie kształtować swój pogląd na świat. Bo każdy z nas, aczkolwiek nie każdy sobie to uświadamia, ma jakiś pogląd na świat, mniej czy bardziej rozwinięty,
I temu światopoglądowi powinniśmy, znaczy powinniśmy żyć zgodnie z tym naszym własnym poglądem na świat. Jak powiedziałam, w tym procesie kształtowania samego siebie, własnego człowieczeństwa, największą trudność sprawia nacisk otoczenia, w którym żyjemy. Bo trzeba zdobyć się na odwagę, na krytycyzm rozumu najpierw, a potem na odwagę, ażeby myśleć, a tym samym żyć inaczej niż to otoczenie, w którym na przykład przyszliśmy na świat. I tu jest pewien problem, bo jesteśmy wychowywani bardziej w kulcie więzi rodzinnych, aniżeli w kulcie więzów przyjaźni. A przecież jak powiadają mistrzowie, mędrcy Dalekiego Wschodu, więzy rodzinne to tylko więzy krwi, więzy biologiczne. O wiele większe znaczenie mają więzy przyjaźni, ale nas zazwyczaj wychowuje się w wadliwej hierarchii wartości. Poza tym problem utrudnieniem dla tego kształtowania własnego ja, własnego człowieczeństwa, utrudnieniem jest również bardzo mylny następujący pogląd. Ten pogląd brzmi, rzekomo liczba osób wyznających jakiś pogląd na świat ma być dowodem prawdziwości tego poglądu. Czyli gdy my kształtujemy siebie i dowiadujemy się, że 20 milionów Polaków na przykład myśli inaczej niż my, to zaczynamy powątpiewać o słuszność własnych wyborów wartości, no bo jesteśmy w mniejszości. I to jest zasadnicze nieporozumienie. Bo jeżeli zastanowimy się nad historią kultury w rozmaitych dziedzinach nauki, sztuki, literatury pięknej, to okazuje się, że zawsze mniejszość miała rację. Zawsze mniejszość. To Van Gogh miał rację, to Pasteur czy Maria Kiwi-Skłodowska mieli rację, a nie ci, którzy początkowo nie chcieli, czy też gdy chodzi o Van Gogha, nigdy nie chcieli spośród żyjących uznać jego sposobu widzenia i twórczości. Do tego problemu, o którym mówię w tej chwili, doszedł jeszcze jeden, który się bardzo wzmógł w ciągu ostatnich, powiedzmy, 20-30 latach. Mam na myśli wynalazki cywilizacyjne. Boję się o tym mówić w obecności profesora Galvasa, które to wynalazki cywilizacyjne powodują, że jest niesłychany nacisk na naszą świadomość pewnych określonych, funkcjonujących w owych mediach elektronicznych informacji. Mam na myśli nie tylko telewizję, ale również internet, telefony komórkowe związane z tym, reklamy itd., itd. Jest ogromny nacisk poglądów, z których bardzo trudno się przełamać. Czyli ciśnie na nas nie tylko otoczenie, ale również nieznana w poprzednich epokach kultura masowa, kultura owych mediów. I Kazimierz Dąbrowski, podziwiany przeze mnie, nieżyjący przeszło 30 lat, lekarz i zarazem psycholog i filozof, dokonał przełomu w sposobie myślenia, który zupełnie w Polsce nie został zaakceptowany, on jest bardziej znany w Kanadzie. Mianowicie wprowadził rewolucyjne pojęcie, pozytywne nieprzystosowanie do otoczenia. Pozytywne nieprzystosowanie. Przecież wciąż, gdy się bierze podręcznik pedagoga czy psychologa, to czyta się o tym, że należy być przystosowanym. No ale jeżeli będziemy przystosowani, to będziemy nijacy. Ewentualnie będziemy konformistami. To znaczy będziemy wypierać się swoich poglądów dla interesów, żeby powielać to, co głosi owe umowne 20 milionów Polaków. I teraz,
według Dąbrowskiego jedyna droga kształtowania własnego ja, jedyna droga ku własnemu człowieczeństwu to właśnie pozytywne nieprzystosowanie. Jego zdaniem o negatywnym nieprzystosowaniu, o negatywnym, czyli to, co prawda powszechnie, o czym powszechnie słyszymy, można mówić tylko w trzech następujących przypadkach. Po pierwsze, w przypadku alkoholizmu, ze zrozumiałych powodów, nie będę wyjaśniać, to jest oczywiste. Po drugie, drugi przejaw nieprzystosowania, który Dąbrowski ocenia negatywnie, to narkomania oraz lekomania. On pisał to mniej więcej 50-60 lat temu. I proszę zwrócić uwagę na jego przerażająco słuszne przewidywanie. Przecież lekomania za jego czasów panowała w środowiskach farmaceutów, ewentualnie aktorów, lekarzy, a w tej chwili stała się groźnym, powszechnym zjawiskiem. I trzeci i ostatni przejaw negatywnego nieprzystosowania to jest droga przestępstw, która ogranicza wolność. Właśnie Dąbrowski nie stosuje tu kategorii moralnych, on tylko wyjaśnia, że w tych trzech przypadkach alkoholizm, przestępstwa, narkomania, lekomania następuje ograniczenie wolności człowieka, czyli ograniczona możliwość kształtowania własnego człowieczeństwa. Jednocześnie nie tylko Dąbrowski zauważa, że te niepokojące tendencje przystosowawcze mają następujące źródła. Otóż Kant też o tym pisał w XIX wieku. Otóż rodzimy się jako istoty bierne, dążące do wygody i w dodatku przepojone lękiem. Lękiem, ażeby nie odróżniać się od innych. I teraz jak wielką pracę wewnętrzną trzeba wykonać, żeby przezwyciężyć te właściwości, które są wspólne, są właściwe naturze ludzkiej, ażeby być, mówiąc językiem Dąbrowskiego, wolnym, to znaczy pozytywnie nieprzystosowanym do większości. I tu dochodzimy do naszych czasów, do liberalizmu ekonomicznego. Otóż liberalizm ekonomiczny, głosząc jako jedyną właściwą formę własności, własność prywatną, głosząc siłę oddziaływania rynku, rynek ma być rzekomo wolny, jest rzekomo wolny i ono wszystkim ma decydować. Nawet ostatnio jestem pouczana, tak jak inni profesorowie, że mamy nauczać, biorąc pod uwagę potrzeby rynku. No nigdy tego nie będę robiła przecież. Ale to jest jakaś magiczna, obiektywna rzekomo siła. Przecież w końcu koncerny decydują o rynku, a nie rynek sam o sobie. Wreszcie liberalizm ekonomiczny, właśnie ceniąc ów rynek i własność prywatną, wskazuje jako cel dążeń dobra materialne, czyli wartości niskie. Bo dążenie do dóbr materialnych na pewno nikogo nie może uczłowieczyć, jeżeli jest traktowane jako cel naczelny w życiu. Ponadto liberalizm ekonomiczny głosi, że należy dążyć do sukcesu, a więc nie dążyć do poznania prawdy, nie dążyć do jakichś bardziej wzniosłych celów, tylko do sukcesu i wolno, nawet należy na tej drodze rywalizować i konkurować z innymi. A więc w konsekwencji liberalizm ekonomiczny nakłania do tego, znaczy skutkiem tego właściwie, jest rozbijanie wszelkich wspólnot. Nie ma mowy o żadnych wspólnotach, jeżeli mamy rywalizować. Jeżeli ja mam dążyć do sukcesu materialnego, to wszyscy Państwo tu jesteście moimi wrogami, bo ja się i odwrotnie jestem wrogiem Państwa, bo ja się mogę wzbogacić tylko w taki sposób, że ktoś z Państwa zbiednieje. I
I właśnie te pseudo-wartości, które wynikają z własności prywatnej i z owego uwielbienia, że tak powiem w skrócie, rynku, prowadzą do niepokojących zmian w psychice człowieka. Niepokojące. Co więcej, liberalizm ekonomiczny, z liberalizmu ekonomicznego, czyli z tej wolności ekonomicznej, która jest rzeczą dyskusyjną i wątpliwą, czy wolność ekonomiczna w ogóle może istnieć, proszę zważyć, nie wynika ani wolność światopoglądowa automatycznie, zresztą nie mamy jej w Polsce. Z liberalizmu ekonomicznego nie wynika automatycznie liberalizm obyczajowy. No i właściwie dulszczyzna obyczajowa w Polsce jest taka jak za czasów Boja i za Polski. Z liberalizmu tego nie wynika liberalizm prawny. Przypomnę te przerażające tendencje, żeby człowieka, który odbył karę w więzieniu, znów zamknąć, bo być może popełnił zbrodnię. Nie wynika również liberalizm polityczny. Czyli liberalizm ekonomiczny nie przynosi jako skutek innych obszarów wolności, które człowiekowi są potrzebne po to, żeby mógł swobodnie kształtować swoje życie. Ponadto, przynajmniej w Polsce tak się stało, ale również i w innych krajach europejskich niestety, że wraz z liberalizmem ekonomicznym, no on w Polsce został nieoczekiwanie wprowadzony, wraz z liberalizmem ekonomicznym rozpoczął się ogromny wpływ pragmatyzmu, a więc myślę tutaj o nurcie filozoficznym zrodzonym w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku przez Jamesa. Proszę Państwa, kultura amerykańska, nie muszę przekonywać, jest ogromnie młoda w porównaniu z europejską i w ogóle powstała poprzez przejmowanie kultury europejskiej. Ale pragmatyzm amerykański należy do oryginalnego amerykańskiego nurtu i on się bardzo wiąże z liberalizmem ekonomicznym, on jest ogromnie niepokojący. Mianowicie z pragmatyzmu, pragmatyzm powiada, że człowiek powinien dążyć do zaspokojenia swoich interesów. A więc nie tak jak nas uczy się, do niedawna uczyło się w Europie, że mamy dążyć do dobra, do piękna, do wolności, do równości, do braterstwa, tylko mamy dążyć do zaspokojenia własnych interesów. I to jest moralne. A jeżeli przy okazji niechcący, dążąc do zaspokojenia własnych interesów, uczynimy coś dla innych, no to uczynimy. Ale nie to jest celem działań jednostki. Bo jest zasadnicza różnica. Możemy do tego wrócić w dyskusji. Jest zasadnicza różnica między liberalizmem ekonomicznym XIX wieku, a liberalizmem ekonomicznym no, XXI wieku. I muszę powiedzieć, że w świetle tego wszystkiego, o czym mówię, bardzo mnie ucieszyła kanonizacja włoskiego papieża Jana XXIII. A to dlatego, że on w encyklice, jako jedyny papież spośród tak wielu papieży, w encyklice pod tytułem Pacem in Terris, to były lata 60., napisał, że z tak zwanym prawem naturalnym, które pełni tak istotną rolę w filozofii chrześcijańskiej, zgodne są trzy formy własności, a więc nie tylko prywatna, tak jak wynika to z encyklik polskiego papieża i innych papieży, ale także własność spółdzielcza i własność państwowa. Prawo naturalne według Jana XXIII, tę myśl zresztą rozwinęła część neotomistów, z prawa naturalnego wynika prawo do korzystania z własności, znaczy z dóbr materialnych.
prawo naturalne nie pozwala na to, ażeby ktokolwiek był wykluczony z możliwości korzystania z dóbr materialnych. Czyli sytuacja na przykład bezdomnych, sytuacja bezrobotnych pozbawionych zasiłku pozostaje w daleko idącej sprzeczności z owym prawem naturalnym. Otóż za każdym razem, według Jana 23, za każdym razem władza państwowa ma, biorąc pod uwagę dobro społeczeństwa żyjącego w określonym państwie, w określonym czasie, wydać stosowne prawa, w wyniku których albo będą trzy formy własności, albo któreś z tych form własności będzie dominować. I miałam nadzieję, że ponieważ Polska jest krajem katolickim, bo nie jest demokratycznym, miałam nadzieję, że ta kanonizacja Jana 23 doprowadzi do odrodzenia jego idei, ale byłam niestety bardzo naiwna. Chciałabym spojrzeć na znaczenie ideałów z jeszcze innej perspektywy. Otóż każdy człowiek, moim zdaniem, żyje w trzech światach. Znaczy nie tylko moim zdaniem, to się zabrzmiało. W świecie przyrody, jesteśmy częścią świata przyrody na równi ze zwierzętami. I ja nie rozumiem dlaczego, znaczy rozumiem, bo chrześcijaństwo ciąży na sposobie myślenia Europejczyków, ale trudno zrozumieć w gruncie rzeczy, dlaczego człowiek uważa siebie za istotę lepszą niż zwierzęta. Wiele zmysłów mamy gorzej zbudowanych niż zwierzęta, nie słyszymy ultradźwięku, nie mamy takiego węchu jak pies na przykład, a poza tym cechy ludzkiego charakteru. Przecież wierności, lojalności możemy się uczyć od zwierząt, a nie od ludzi. I w tym świecie przyrody, będąc jego częścią, no my zaspokajamy pewną sferę naszych potrzeb. Różnimy się od zwierząt, nie jesteśmy lepsi. Różnimy się tylko tym, że jako jedyne żywe stwory tworzymy świat kultury. Stwarzamy świat kultury. Gdyby człowieka nie było, nie byłoby świata kultury, ale też nie byłaby niszczona przyroda. Bo dodam na marginesie, że człowiek doczekał się w końcu XX wieku przerażającej definicji. Człowiek to znaczy jedyna istota śmiecąca. I wreszcie, no właśnie ten świat kultury to jest świat, w którym rozdarci bywamy pomiędzy różnorodne wartości. I wreszcie trzeci świat. Ten trzeci świat funkcjonuje w ludzkiej świadomości. Mianowicie jest to świat ideałów. Bo my tworzymy świat kultury w odniesieniu do świata ideałów. I jak jeden ze współczesnych filozofów niemieckich napisał, bardzo to mi się spodobało, świat ideałów jest na miarę tęsknot człowieka. No przecież tęsknimy do braterstwa, wolności, równości, piękna, dobra, a budujemy świat kultury, który jest w dużej mierze odstaje od tych wartości. I ideały za sprawą liberalizmu ekonomicznego są wyśmiewane. Ale przecież żadne wyśmiewanie się z ideałów nie przekreśli istnienia tego świata. Ja podam taki prosty przykład. Jeżeli mówię, że jakiś przepis prawny jest niesprawiedliwy, to znaczy, że odnoszę go do ideału sprawiedliwości, który funkcjonuje w mojej świadomości. Podobnie, jeżeli widzę obraz i mówię, że on mi się nie podoba, odstaje od oczekiwanego piękna, to znaczy, że ja mam ideał piękna, od którego ten obraz odstaje. I nie tylko są wyśmiewane za sprawą liberalizmu ekonomicznego ideały. Mówi się o tym powszechnie, że one są czymś przebrzmiałym, no ale wtedy jak kształtować człowieczeństwo? No, doktor Judym, siłaczka,
przecież ideały tymi bohaterami literackimi kierowały. Czy na przykład pamiętają Państwo Martin Eden z powieści Londona pod tym tytułem? To ideały ku czemuś prowadzą, to ideały poznawcze powodowały działaniami Pastera czy innych odkrywców w dziedzinie nauk przyrodniczych. Co więcej, to ja mogę jeszcze tylko oczywiście. Co więcej, liberalizm ekonomiczny wytwarza konflikt pomiędzy pokoleniami. Rzeczą skandaliczną jest twierdzenie, cytuję, które się słyszy, że pokolenie pracujące utrzymuje emerytów i rencistów, ponieważ każdy, kto pracuje, pracuje na swoją późniejszą rentę czy emeryturę. Świadomie liberalizm ekonomiczny nie tylko prowadzi wciąż wojny, jeżeli nie w Europie, to poza Europą, ale wojny wciąż trwają, ale chce skłócić ze sobą społeczeństwo, wywołuje międzypokoleniową agresję. I proszę zważyć, temu depresjonowaniu ludzi, którzy zakończyli pracę, towarzyszy fakt, że zapomniało się zupełnie o wartości, jaką jest mądrość. Edukacja ma kształcić dla potrzeb rynku. Edukacja ma kształtować bardzo wąskich specjalistów, prawda, w jakiejś dziedzinie. Ja widziałam na przykład w Białymstoku klinikę kolana. Przecież to jest przerażające. Jesteśmy jednością psychofizyczną, klinika kolana. I ta wartość mądrości, która... Tak, powinno, tak, to jest słusznie. I wartość mądrości nie jest ceniona, co się negatywnie odbija na każdym z nas. Myślę o niedouczonych lekarzach, o niedouczonych prawnikach i tak dalej, i tak dalej. A na przykład o niedouczonych sędziach, bardzo młodych, zaczynających bezpośrednio po studiach sądzenie ludzi, a nie mają żadnego doświadczenia i żadnej wiedzy, bo nie ma wątpliwości, że nie każdy człowiek sędziwy jest mądry, ale warunkiem osiągania mądrości jest jednak wielość lat. Nie może być mądry człowiek 30-letni, może się zdarzyć, ale wątpię. I teraz jakie ideały w moim przekonaniu powinny funkcjonować w XXI wieku, mimo że się twierdzi, że są one przebrzmiałe. To są ideały, które zaraz wymienię, które moim zdaniem po pierwsze, mogłyby zespolić tych, którzy te ideały wyznają, bo każdy z nas ma trochę inny pogląd na świat, ale wspólnota ideałów łączy, ona powoduje, że są wtedy wspólne czyny powstają, mające na celu urzeczywistnienie tychże ideałów. Ja wymienię w przypadkowej kolejności te ideały, które moim zdaniem przede wszystkim powinny funkcjonować. Braterstwo. Ideę braterstwa sformułowali w starożytności stoicy. Idea miłości bliźniego chrześcijańska jest późniejsza i być może ja jej nie rozumiem, ale nikt nikogo nie może zmusić do miłości. Natomiast braćmi powinniśmy być. Ten ideał braterstwa jest możliwy do osiągnięcia. Dalej, ideał wolności, wolności indywidualnej, bo nie zawsze mamy wpływ na wolność zewnętrzną, aczkolwiek powinniśmy o to też zabiegać, ale idzie o to, żeby nie dopuszczać do samozniewolenia, żeby nie być przystosowanym do poglądów większości. Wartość wspólnoty, to się wiąże właśnie z wyznawaniem ideału. I wreszcie sprawa nadrzędna, mianowicie pacyfizm. Z tym, że pacyfizm to nie tylko protest wobec prowadzenia wojen, ale na pojęcie pacyfizmu składa się także zakaz przemocy.
człowieka wobec człowieka, zakaz kary śmierci, mówiąc no, zakaz rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Bo wiadomo, że nagromadzona broń, a wciąż są wielkie odkrycia w tej dziedzinie, wywołuje konieczność wojny, bo ci, którzy myślą o zysku, zdają sobie sprawę z tego, że najbardziej tanim sposobem zniszczenia przestarzałego uzbrojenia jest krótkotrwała wojna. Amerykanie w Wietnamie zapewne z tego powodu zorganizowali wojnę, bo mieli już nagromadzoną w nadmiarze. I wreszcie, gdy mówię o wolności, wrócę jeszcze do tego, powiedziałam, że tu chodzi o to, żeby nie dopuścić do samozniewolenia, do braku wolności wewnętrznej. Ale również chciałabym zaakcentować, że wolność wewnętrzna wiąże się i zewnętrzna raczej, wiąże się z rozdzieleniem tego, co należy do moralności i tego, co należy do prawa. To jest już oddzielne zagadnienie, nie będę w tej chwili tego wyjaśniała. No i sprawa i wartość, która powinna niewątpliwie w XXI wieku funkcjonować, mam na myśli tolerancję. Ale tolerancję tak pojętą, jak pisał o tym w swoich dziełach Tadeusz Kotarbiński. Tolerancja, czyli zgoda na funkcjonowanie nawet takich poglądów, które ja jako Jan Kowalski uważam za zdrożne czy niemoralne. Tolerancja, której jedynym ograniczeniem byłoby życie i zdrowie innego, drugiego człowieka. I na zakończenie chciałabym powiedzieć, że jeden z niemieckich filozofów, Gustav Radbruch, umarł po II wojnie światowej, był zresztą ministrem sprawiedliwości w Republice Weimarskiej, pisał w swoich dziełach, że z demokracją żyjemy w warunkach liberalizmu ekonomicznego i tak jak to słyszymy, podobno w państwie demokratycznym. Tymczasem Gustav Radbruch wyjaśnia w swoich dziełach, że demokracja nie jest możliwa do pogodzenia z liberalizmem ekonomicznym. Że demokracja jest możliwa do pogodzenia tylko i wyłącznie socjalizmem, niezależnie od tego, którą koncepcję socjalizmu weźmie się pod uwagę. Dlaczego? Rozmaite są koncepcje demokracji, ale każda koncepcja demokracji wiąże się z ideą równości. Liberalizm ekonomiczny prowadzi do wyjątkowo wielkiego, ostrego rozwarstwienia materialnego ludzi. Nie ma mowy o równości. Nie jest równy kloszard i powiedzmy właściciel jakiejś fabryki. Prawda? O tej równości nie ma mowy przy tak wielkich różnicach materialnych. Natomiast socjalizm, niezależnie od tego, czy weźmy się pod uwagę socjalizm płynący z marksizmu, czy socjalizm płynący z idei Piłsudskiego, czy socjalizm płynący z filozofii Kanta, czy socjalizm płynący z filozofii Edwarda Abramowskiego, mam na myśli mistrza Stefana Żeromskiego, czy socjalizm Mickiewicza, Mickiewicz przecież głosił socjalizm w wykładach w Collège de France. Każda postać socjalizmu wiąże się z ujmowaniem, z dążeniem do tego, żeby społeczeństwo było mniej więcej wyrównane materialnie. I powiem na koniec, że znaczenie
własności państwowej, którą systematycznie likwiduje się w Polsce za sprawą liberalizmu ekonomicznego, znaczenie własności państwowej przecież zostało wykazane obecnie w dobie kryzysu. Bo kiedy prywatne banki przekroczyły swoje uprawnienia i znalazły się w kłopotach, to wtedy zwróciły się do poszczególnych państw, czy to było w Austrii, banki, czy w Polsce, czy w innych krajach, o pomoc. I te prywatne banki, które znamiennie dzielą się swoim zyskiem, uzyskały z naszych pieniędzy, z budżetu, realną pomoc i mogą dalej istnieć. Przecież w Austrii był w Wiedniu wielki skandal, ponieważ jeszcze z tych pieniędzy Austriaków, wszystkich obywateli austriackich, urządzono wielkie przyjęcie na cześć tego, że banki zostały uratowane. Czyli to, o czym jest napisane w encyklice Jana 23, jest całkowicie realne, bo okazuje się, że nie należy wyzbywać się własności państwowej. Ona może być komuś potrzebna, oczywiście w tym wypadku w złym celu została wykorzystana w mojej ocenie, ale ona jest potrzebna, ponieważ nie każdy człowiek sobie sam daje radę. I na zakończenie, tym elementem, który ogromnie utrudnia kształtowanie samego siebie, jest również fakt manipulacji językiem. Nie tylko jakiś jeden określony światopogląd na nas działa, ale manipulacja językiem. Ja podam tylko taki przykład. Przecież nie ma chleba nieupieczonego, a mówi się o dziecku nienarodzonym, żeby doprowadzić, prawda, żeby zmniejszyć liczbę zwolenników przerywania ciąży. I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Używa się terminu sekta, nadając temu pojęciu znaczenie odległe od prawidłowego sensu tego pojęcia, bo o każdej małej grupie wyznaniowej mówi się, prawda, ocenia się ją negatywnie. Tak więc sytuacja jest bardzo trudna dla każdego myślącego człowieka. Bardzo dziękuję. Mm-hmm.